Jednak upierasz się przy swoim. Tak. Widzę, że nie chcesz ustąpić. Nie. Nie w tej sprawie. To jak my się mamy dogadać? No właśnie. Racja czy relacja? Gdzie jest granica kompromisu i współpracy w związku? Witamy Was w odcinku 19 Pary na Kozetce. Dzień dobry. Sam tytuł Racja czy relacja sugeruje, że to siebie wzajemnie wyklucza. Czy można to połączyć? Czy można połączyć w związku rację i relację zachować? No, jest kłopot z tą racją i relacją i często wydaje się, że to albo jedno, albo drugie. I jakby od samego początku mówiąc, no to bardzo często my w swoich gabinetach, przynajmniej ja, słyszę, że ktoś zaczyna mówić, co ja mam zrobić, żeby on się zmienił. Co ja mam uczynić, żeby ona zrozumiała. I to jest taki sygnał do tego, że jest jakiś rodzaj konfliktu i że chodzi tutaj o tą właśnie rację bądź relację. Ale to chodzi często o to, że komuś, kto o tym mówi, że albo jego, jej racja ma zwyciężyć i że ta druga strona musi temu ulec. Że jakby bardzo często w naszej głowie nie ma innej opcji. I dochodzi do sporu, są dwie przeciwne racje, no i pojawia się konflikt. I my bardzo często myślimy, że konflikt to jest tutaj w tej sytuacji czymś, nie wiem, złym, niewłaściwym. Ale w tej sytuacji nieraz musi być konflikt. Dlatego, że my przychodzimy, nie wiem, z różnych domów, z różnych środowisk, mamy różne wartości, mamy różne wizje życia, różne plany na to życie, więc rzeczą jakby zupełnie naturalną jest to, że ten konflikt się pojawia. Stare porzekadło mówi, że z racją jest jak z pewną częścią ciała. Każdy ma swoją. I rzeczywiście, jeśli będziemy się przy tym upierać, no to będzie dochodziło do konfliktów i coraz to będzie eskalowało. Jeśli będziemy machać ręką i mówić, a dla świętego spokoju, no to będziemy pomijać gdzieś siebie. Natomiast ja myślę, że jest pewna droga i to jest pewna sztuka, żeby kroczyć gdzieś po środku, czyli żeby próbować mieć rację, ale też i zachować relację. Żeby to jakoś jednak próbować wypośrodkować i ja nie uważam, że to się wyklucza. Nie wiem, jak ty myślisz, ale ja nie myślę, że to zawsze się wyklucza. Chociaż są pewne sytuacje, że... Ja nie jestem zwolennikiem sztucznego kompromisu, czyli za wszelką cenę rezygnacji z części siebie na rzecz drugiej osoby, ale jestem absolutnie zwolennikiem współpracy. A współpracę rozumiem w ten sposób tutaj w związku, żeby nie traktować racji jednego z partnerów jako czegoś, co zagraża temu drugiemu, ale popatrzmy na to, jaki to ma wpływ na nasz związek. Czyli na przykład, czy racja jednego z partnerów nie niesie korzyści dla obojga. Takiej szukać, która jest we wspólnym mianowniku tej relacji. Czyli ja zachowuję swoją rację, ale być może dzięki temu jestem osobą zadowoloną, jestem osobą spełnioną, jestem osobą szczęśliwą i to nie zagraża mojemu partnerowi, tylko powoduje, że ma w domu kogoś, kto jest w dobrym nastroju, jest spełniony i chętny na przykład do bycia razem, do spędzania czasu razem. Więc myślę sobie, że to siebie nie wyklucza i szukałabym tutaj raczej odpowiedzi. Po pierwsze, czy zbudowaliśmy w swojej relacji coś takiego, że jesteśmy wzajemnie dla siebie ważni? Czy jesteśmy dla siebie, i to co mówimy, jesteśmy dla siebie autorytetem? Czy w tym, co proponujemy poza własnym interesem, jest również jakaś korzyść dla obojga partnerów? No ale to by zakładało, że no właśnie taką, że my generalnie jesteśmy dla siebie życzliwi, jesteśmy otwarci, że nam zależy na tej drugiej stronie, wtedy no jest możliwe dojście do tej równowagi, o czym mówimy, do tej współpracy, o czym mówisz, że nie,
Tak. Przywdziewamy, no bo niestety my bardzo często w naszych związkach przywdziewamy ten, no nazwijmy to taki płaszcz właśnie racji. Czyli my musimy mieć rację i to musi być udowodnione. Czyli tak to... zwana święta racja. Tak, święta racja. To nie jest racja. Zwykłe, to jest taka święta racja, taka po prostu z jakiegoś wyższego dwoje poziomu. Dwoje nie może mieć racji, tylko jedno ma rację, tylko jedna jest prawda. No i oczywiście jak na tym zostaniemy, no to już przegraliśmy, jakby para tutaj przegrywa. Natomiast... Czyli można powiedzieć, że sama nie chodzi o samą rację, nie chodzi o to udowodnienie, ale chodzi o to, co za tą racją się kryje i powiedziałabym, jakie obietnice dla obojga ta racja niesie, albo przynajmniej jakie znaczenie, wartości ma ona dla osoby, bo być może chodzi nam tylko i wyłącznie, że w racji kryje się pewien sposób zawalczenia o swoje i ten sposób może być absolutnie innym. Można to zrobić na różne sposoby. Więc ja uważam, że można mieć rację i jakby walczyć o rację w związku, w parze, ale pod jednym warunkiem, że ta druga strona, my ją zachęcimy do pewnej współpracy, bo jeśli ja do swoich racji życzliwie chcę przekonać drugą stronę i mam na to argumenty, nie wiem, jakieś różne, ale to wszystko jest jakby w atmosferze życzliwości, a nie walki, to wtedy może ta racja zwyciężać tak na dobrą sprawę. No ale tylko pod takim, myślę, warunkiem, że jest ta życzliwość, to patrzenie na drugą stronę. Czyli dochodzimy już tutaj... Forma przekazu tu jest ważna. Tak, na kolejne pytanie, jak dojść do tej relacji z zachowaniem, jak utrzymać dobrą relację z zachowaniem swoich racji. Jak mówisz o formie przekazu, to sobie pomyślałam, że ważny jest język, jakim mówimy. Ważne jest, by to nie był język agresji. Ważne jest, żeby to było czytelne i zrozumiałe dla naszego partnera, że nie chcemy wymóc czegoś na nim, ale że chcemy mu pokazać perspektywę szerszą niż tylko i wyłącznie własne ja. Bądźmy ciekawi tej drugiej strony. Jeśli nam coś mówi, nam nie pasuje, to druga strona mówi, to na Boga zaciekawmy się tym, a czemu ty tak myślisz? Czemu to dla ciebie jest ważne? Co chcesz przez to powiedzieć? Bo jak będzie z dwóch stron ta ciekawość i próba właśnie dochodzenia do tego, o co nam chodzi, i używając tego języka, o którym tutaj wspomniałaś, takiego, gdzie go pilnujemy, żeby to był taki język współpracy, no to wtedy będziemy mogli to pogodzić, pójść tą drogą środka. Język współpracy, czy często używamy w tej chwili pojęcie, używamy pojęcia język bez przemocy, to tak, rozumienie bez przemocy. Tak. I pomyślałam sobie, żeby dać przykład, że jeżeli mamy czas wolny, i jedna osoba mówi, ja potrzebuję obejrzeć mecz, lubię, chcę. Druga mówi, to jest beznadziejne, ja nie potrzebuję oglądać meczu, ja chcę pójść na spacer. Po co spacerować, skoro nie ma pięknej pogody, jak tutaj jest coś, co ja chcę obejrzeć. I teraz zobaczmy, co się kryje pod spodem, czego potrzebuje tak naprawdę każda z tych osób. Potrzebuje przyjemności, relaksu, kontaktu z partnerem, spędzenia czasu razem, resetu po ciężkim dniu. Tylko chcę to tak naprawdę zrobić. Tak, i jak można, jak to osiągnąć, tak? Jak to znaleźć, bo być może nie chodzi nawet o ten spacer, tak? Ale być może chodzi o to, że kiedy oglądamy razem mecz, to żeby partner zwracał też jakoś na nas uwagę, żeby z nami o tym rozmawiał, albo żeby ale to jest sztuka już, bo ja myślę, że nie wszystko trzeba godzić, zrównoważać i tak kłócić się o to. Dlatego, że może być tak, że w środku lata czy wiosną późną można obejrzeć mecz i pójść na spacer razem. Oczywiście zimą, kiedy dzień zaczyna się, no w Szkocji to już kończy się dzień o godzinie 15 czy 16, no to pójście na przykład za dnia na spacer i obejrzenie meczu nie da się. Ale też jest nigdzie nie powiedziane, że na przykład nie możemy tego, każdy sam też może spróbować zaspokoić te potrzeby. No chyba, że mamy taką potrzebę, że chcemy to robić razem z naszym partnerem, partnerką, no to wtedy jest kwestia znalezienia wyjścia z tej sytuacji. Czyli ważne jest pytanie, co pod spodem ma w tym zachowaniu dla nas znaczenie, czego my tam poszukujemy. Nie, że to jest mecz, nie, że to jest spacer,
Nie, że to jest spotkanie z przyjaciółmi albo wizyta u rodziców, ale czego my tak naprawdę pod spodem w tym potrzebujemy? Dla kogo, dlaczego, dla jakiej swojej wartości, którą chcemy karmić, to robimy? Ale teraz mnie interesuje, jak powiedziałeś o tym przed chwilą, to kiedy nie odpuszczać? I czyli gdzie jest ta granica, której przekroczyć nam nie wolno w tej współpracy, nawet w tym kompromisie? Ja tak sobie myślę, że taką granicą, której nie można przekraczać, to są wszystkie takie sytuacje, kiedy widzimy w tym wszystkim jakiś rodzaj, nie wiem, wrogości, agresji czy przemocy, która się zaczyna pojawiać. Też wtedy, kiedy w grę wchodzą na przykład jakieś użytki i my na przykład chcemy jako jedna ze stron, żeby ich nie było obecnych w życiu, a druga osoba, no bo to jest częścią też tego problemu związanego z uzależnieniem potencjalnie, że druga osoba mówi, ja nie mam kłopotu, ja nie mam problemu, wszystko jest w porządku, czepiasz się i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że tutaj nie ma co odpuszczać, no bo to działają zupełnie inne mechanizmy w tym wszystkim. Kiedy pojawia się kolejna rzecz, która mi się kojarzy, nadmierna kontrola z drugiej strony na przykład, która może się objawiać z nim w przeszukiwaniu, w śledzeniu, w takim też, myślę, instrumentalnym traktowaniu nas. Wtedy nie możemy odpuszczać, absolutnie. To my mamy tutaj rację i tego się powinniśmy trzymać. Nadmierna zazdrość też, jak się pojawia, która może się na przykład objawiać w takim próbie izolowania nas od bliskich, od przyjaciół. No to takie chyba pierwsze, najważniejsze rzeczy, które mi się kojarzą, nie możemy tego odpuszczać. Myślę, że to, co powiedziałeś, są niezwykle ważne rzeczy. Wszystkie one są z takiej kategorii takiego mocnego naruszania naszych granic, związane albo z tematem przemocy, wszelkiego rodzaju, również przemocy psychicznej, ale pomyślałam sobie również takie, które przekraczając nasze granice, naruszają nasze wartości. Czyli jest to niezwykle ważne, żebyśmy zobaczyli, czy to, co robi partner, nie niszczy mojego systemu wartości, bo to już jest bardzo jasna informacja, że tu została naruszona granica. A już absolutnie ekstremalną rzeczą to jest kwestia naruszania granic fizycznych naszych. Czyli tak jak powiedziałaś, kontrolowanie, zakazy, nakazy, no już tak ostatecznie wszelkie formy przemocy, bicia przede wszystkim. Nie? Natomiast powiedz, jak myślisz, czym skutkuje odstępowanie od swoich racji trwale? Kiedy jedna z osób decyduje się na taką uległą formę i wydaje się, że często słyszymy, że robi się to dla dobra związku. Dla dobra związku, dla utrzymania rodziny, dla podtrzymania relacji, żeby było dobrze, dla świętego spokoju. No ale to nie będzie budowało relacji, przynajmniej partnerskiej, w takim tego słowa znaczeniu. To buduje nie wiem co potencjalnie, ale na pewno nie relacje. To buduje jakąś fikcję, rozumiem. Tak, fikcję, jakąś tak, fikcję, tak, że istnieje ta para razem, że tworzy się związek, ale rozumiem, że to jest dlatego, fikcja, że prawdziwego, ten święty rodziny. Spokój, o którym mówisz, który tak często jest, jeśli na przykład ten konflikt, który jest no, między racją, gdzieś naszymi racjami, jakby to jest jedna forma, a druga to jest ten święty spokój, no to zatem bardzo często, jeśli ja cały czas dla świętego spokoju, no to czym to skutkuje, to to, że we mnie rośnie frustracja. A jak we mnie rośnie frustracja, pochodna złości, no to wtedy to i tak rozsadza ten związek od środka, no bo ile razy można mówić o tym dla świętego spokoju. No bo tu sobie trzeba zadać, myślę, pytanie, to jaka jest moja rola w tym związku, jeśli ja ciągle w takiej pozycji dla świętego spokoju zgadzam się na różne rzeczy. To narusza przede wszystkim poczucie mojej własnej wartości. I jeśli ono nie jest już jakoś za wysokie, bo tak może być, jakby na starcie, to bardzo często w takich związkach czy w takich relacjach, o których tutaj mówimy, to po prostu już za przeproszeniem szorujemy brzuchem, tak na dobrą sprawę, gdzieś po dnie naszej poczucia, naszej wartości. To wpływa też tak, że zaniedbujemy własne życie. Można powiedzieć, no
odkładamy je gdzieś na półkę do jakiejś przechowywalni, bo to zaczyna się tak, że nie wiem, nie mamy marzeń, nie mamy pasji, nie mamy jakichś zainteresowań. Wiesz, o czym pomyślałam? Jak mówisz to, cały czas mam wrażenie, że chodzi o to, że taka osoba staje się absolutnie niewidoczna. Ona staje się niewidoczna dla siebie, czyli jakby odcina się od swoich pragnień, potrzeb, marzeń, ale ja myślę, że jeszcze ona staje się niewidoczna dla partnera. W związku z powyższym trudno też potem w konsekwencji zachowywać granice, mieć szacunek dla kogoś, kto w zasadzie jest taki przeźroczysty. Ale tak, potem bo tam jeszcze, też zanika, tak. Potem jeszcze się uczy tego samego dzieci, czyli na przykład, że nie szanuje się jednego z partnerów, bo, no bo tak, tak jest zwyczaj, nie? Że ona się że nie szanuje się siebie, nie szanuje się partnera, nie szanuje się innych ludzi, no bo to jest ta pochodna, no zanika gdzieś namiętność, bliskość. Ale też jak mówisz o tej niewidoczności, to mi się kojarzy, że dla siebie jesteśmy niewidoczni, dla partnera, dla dzieci jesteśmy jacyś tacy rozmyci i niewidoczni, w ogóle dla innych ludzi, bo bardzo często konsekwencją jest, że my odsuwamy się od innych ludzi. Bo jak idziemy na przykład do innych i widzimy inne związki i konfrontujemy się z tym, no to mamy jakiś rodzaj, nie wiem, niesmaku, niewygody. No nie chcemy pokazywać tego, co się dzieje, więc generalnie my się zamykamy, gdzieś zasklepiamy się w jakiejś skorupie i wycofujemy się z wszelkich form życia. A jednocześnie ten sposób powoduje, że nie budujemy, tak jak powiedziałeś, nie budujemy poczucia swojej wartości, to też nie budujemy swojego dorosłego życia, tych wszystkich filarów, które trzymają to dorosłe życie i poczucie własnej wartości, a w związku z powyższym coraz mocniej możemy stawać się zależni od naszego partnera, bo sami nie umiemy sprawnie funkcjonować i tracąc tą wartość, co często widzimy po osobach będących w związkach właśnie przemocowych, czy z osobą mocno dominującą, że często ta osoba już w zasadzie nie wierzy, że może sobie poradzić, czy żyć inaczej, bo nie docenia w żaden sposób siebie i nie zna swoich zasobów. Więc myślę, że to mocno rujnuje i oczywiście tutaj nie namawiamy do tego, żeby za wszelką cenę walczyć, bo powiedzieliśmy o tym na początku, prawda, żeby nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę walczyć, ale dochodzimy pod koniec tego bloku związanego z komunikacją, jednak cały czas do wniosku rozmowa, rozmowa, rozmowa. Tak, rozmowa. Mhm. To jest podstawa. W taki cały czas mówimy też o tym, w zasadzie powtarzamy, że podstawą musi tutaj być wzajemna życzliwość, wzajemny szacunek. To jest podstawa i wtedy możemy naprawdę o wielu rzeczach porozmawiać i wiele rzeczy robić. W zasobniku zaproponujemy Wam książkę właśnie z wspomnianego Porozumienia bez przemocy. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz do poczytania, przestudiowania, wgłębienia się w ten temat. I chyba tyle na dzisiaj. Tyle, tak. Spotykamy się za 2 tygodnie w następnym odcinku, który będzie już kończył cały ten blok o komunikacji. Ale nie będzie kończył pary na kozetce. Tak, absolutnie, to dopiero początek. Super. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Nie, ale powiedz, że mam rację. No powiedz. Chyba Cię nie lubię. A, to już mówiłaś dawno, że jestem szkodkowym. Tak było. A o, ja jestem pamiętliwą bestią, to grobu zaciągnę, po prostu będę pamiętał.